kosza Redeco. www.redeco.pl. Dwie z czterech naszych propozycji to imprezy aż trzydniowe. Od piątku do niedzieli w hali Gwardii przy ulicy Krupniczej trwać będzie ćwierćfinałowy turniej Mistrzostw Polski Juniorek w siatkówce. W walce o wejście do półfinału zmierzy się łącznie sześć zespołów. Impel Gwardia Wrocław zagra pierwszego dnia z UKS-em Jedynka Kluczbork. W sobotę rywalem wrocławianek będzie Jedynka Rybnik, a decydujące spotkania w niedzielę, weekendowe zmagania od godziny 10. Trzy dni potrwa też turniej piłki nożnej stołowej. W piątek w sali pierwszego LO przy Poniatowskiego rozpoczną się Mistrzostwa Polski w tej odmianie futbolu. Szanse mają zarówno amatorzy, jak i zawodowcy. W trakcie imprezy rozegranych zostanie w sumie 10 turniejów dla różnych klasyfikacji, w których wystartuje około 300 zawodników i zawodniczek. Organizatorem mistrzostw jest Wrocławski Klub Piłki Stołowej. W sobotę i niedzielę otwarcie sal o 9. Sobota i niedziela będzie należeć też do jeźdźców. Przed nami wyjątkowa impreza w skokach przez przeszkody w hali. W weekend na wrocławskich Partynicach odbędzie się Hiponalia Cup w zawodach do wygrania aż 25 tysięcy złotych. Tak wielka pula jest rzadko spotykana w rywalizacji na szczeblu regionalnym. Zmagania od 9 w sobotę i od 9 w niedzielę. Najbardziej prestiżowe konkursy drugiego dnia rywalizacji. Ciekawa impreza czeka też fanów gier planszowych. W sobotę zostaną rozegrane drugie otwarte Mistrzostwa Smolca w Warcabach 64-polowych. Impreza odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej. W zawodach może wziąć udział każdy. Koszt uczestnictwa to 10 zł. Warto grać i wygrywać. Pula nagród bowiem wynosi 2000 zł. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl